Games TV. Dziś chciałbym pokazać grę zręcznościową od wydawnictwa Lacerta, co rzadko się zdarza od tego wydawnictwa taką właśnie grę. Zazwyczaj wydawnictwo Lacerta wydaje jakieś gry euro, bądź też jakieś jeszcze cięższe gry strategiczne, a tym razem mamy przyjemną zręcznościową grę na dzikim zachodzie, Flick'em Up, dzika strzelanka. Gracze wcielają się w dwie drużyny, drużynę szeryfa i drużynę bandziora Pata i gracze będą toczyli pojedynki strzeleckie na właśnie dzikim zachodzie, więc zobaczcie jak to wygląda na stole i za chwilę wracamy. Okej, jesteśmy przy stole, więc czas wyjaśnić wam o co chodzi w grze Flick'em Up. Nie będę się zagłębiał w szczegóły, bo ciężko będzie mi tutaj wszystko fajnie pokazać. Powiem wam pokrótce o co chodzi w grze. Jak widzicie, mamy przygotowany stół zgodnie z scenariuszem pierwszym. W grze mamy 10 scenariuszy. Warto każdy scenariusz rozegrać, bo każdy scenariusz przynosi coś innego do rozgrywki i jest coraz ciekawy. Gracze dzielą się na dwie drużyny. Drużynę bandytów i drużynę szeryfa. I gracze ubiorą plakietki z swoich kowbojów. Następnie umieszczają swoich kowbojów zgodnie z scenariuszem i umieszczają na nich takie kapelusze z czerwoną stroną ku górze. Z drugiej strony mamy inny kolor, niebieski, ale o tym za chwilę, dlaczego tak jest. Następnie umieszczamy pozostałe elementy, bierzemy taki znacznik, który będzie pomagał nam w poruszaniu się naszymi kowbojami oraz takie oto walce, które pomogą nam w strzelaniu do przeciwnika. Gracze rozegrają odpowiednią liczbę rund, bądź też spełnią warunek danego scenariusza. Ten scenariusz polega na tym, że gracze muszą wyeliminować przeciwnej drużynie trzech kowboi. Gdy przychodzi kolej drużyny i danego kowboja, ten gracz ma do wykonania dwie akcje spośród trzech. Pierwszą taką akcją jest to poruszenie swojego kowboja. Gracz, kiedy chce tę akcję wykonać, bierze właśnie taki biały znacznik, umieszcza go w zamian za swojego kowboja. Następnie uderza tym znacznikiem, poruszając się właśnie po strefie gry. Kiedy taki znacznik dotknie terenu bądź też budynku, taki ruch uważa się za nieważny. W momencie, kiedy się wszystko powiedzie, zamieniamy z powrotem miejscami znacznik na naszego kowboja. Gracz może oczywiście wykonać dwa razy poruszenie się swoim kowbojem. Nie ma takiego znaczenia, możemy wykonywać dwa razy jedną akcję w swojej turze. Poruszanie jest ważne, żeby się dokładnie, dobrze ustawić do strzelania. Bo drugą akcją właśnie jest strzelanie do przeciwnika. Gdy gracz wybiera tę akcję, bierze w tej chwili taki czarny walec i umieszcza go po lewej, bądź też po prawej stronie swojego kowboja o jeden w wartości jak ten tutaj znacznik. Następnie będzie strzelał w ten sam sposób, jak poruszał swojego kowboja. I stara się ustrzelić przeciwników. Jeżeli uda mu się strzelić tak w przeciwnika, że dany kowboj się przewróci, strzał się udał i wtedy dany kowboj leży na razie, póki nie przyjdzie jego kolej, oraz traci jedno takie serduszko. Każdy kowboj ma trzy takie serca, kowboj zostanie trafiony trzy razy, umiera. Taki kowboj, kiedy nie był aktywowany, będzie mógł powstać w momencie, kiedy przyjdzie jego kolej. Gdy gracz wykona swój ruch, odwraca kapelusz na drugą stronę, zaznaczając, że właśnie ten kowboj wykorzystał swoją turę w danej rundzie. Ostatnią możliwą akcją jest to wymiana bądź też otrzymanie żetonu z budynku. Aby to zrobić, musimy mieć możliwość wejścia do budynku. W tym pierwszym scenariuszu, jak widzicie, mamy takie X-y przy wejściu do budynku, więc w tym scenariuszu do budynków nie będziemy wchodzić. W pozostałych scenariuszach jest możliwość wchodzenia do budynków i zbierania żetonów, które znajdują się właśnie w tym budynku. Oczywiście najpierw musimy wykonać akcję poruszania się, żeby wejść do tego budynku. I tam zostawiamy jakiś przedmiot, gdzie później inny gracz będzie chciał może wejść do tego budynku i wziąć taki przedmiot. Tura kończy się, gdy wszyscy kowboje wykorzystali swoje akcje i runda kończy się, przechodzimy do kolejnej. Zwycięża drużyna, która spełniła warunek zwycięstwa danego scenariusza. Ok, gra Flick'em Up, jak widzicie, robi wrażenie. Kiedy tą grę rozłożymy, wygląda rewelacyjnie. Jakość elementów nie pozostawia jakichkolwiek tutaj zastrzeżeń. Wszystko jest naprawdę rewelacyjnie wykonane. I ktokolwiek nie przyjdzie, zobaczy tą grę, zachwyci się właśnie tym wykonaniem. Mamy
kowboi w kapeluszach, mamy budynki, salon, mamy ratusz, mamy również kaktusy, jakieś beczki, także jest tego sporo i to naprawdę wygląda rewelacyjnie, także musi się ta gra podobać. Co do samej rozgrywki, samych zasad, ogólnie zasady są proste, widzicie, gracz kiedy aktywuje swojego kowboja, ma do dyspozycji 3 akcje, albo porusza swojego kowboja, bądź też strzela nim do przeciwnika, bądź też ewentualnie wykonuje akcję będąc w budynku. Także naprawdę to jest bardzo proste, łatwe do wytłumaczenia. Czasami mogą zdarzyć się jakieś takie niejasne sytuacje w grze, ale można tutaj to jakieś umownie ustalić, to już tak nie przeszkadza w rozgrywce. I naprawdę czuć ten tutaj dziki zachód, kiedy ustawiamy się na odpowiednią pozycję. Oczywiście te pstryknięcie, musimy się oczywiście troszeczkę przyzwyczaić, wyczuć ten kapsel do strzelania. Ale naprawdę kiedy już wyczujemy, możemy się fajnie ustawiać, strzelać. To jest najfajniejsze, gdy strzelamy do przeciwników i musimy ich zlikwidować. Naprawdę czuć ten klimat dzikiego zachodu. Także gra może się podobać zwłaszcza tym takim graczom nastoletnim, tak? W wieku tak od 14 do 20 roku życia. Tutaj ta grupa będzie chyba najlepiej zadowolona z tej gry. Ale i starsze osoby też w tą grę zagrają. Troszeczkę się przy tej grze trzeba poruszać. Trzeba stać z stołu, zmienić pozycję, troszeczkę się powyginać. Więc jeżeli jesteście osobami, które po prostu lubią usiąść sobie przed stołem i pomyśleć i nie ruszyć tyłka przez całą grę, no to już możecie sobie tą grę odpuścić. Ale jeżeli szukacie jakiejś ciekawej gry zręcznościowej, czegoś innego, czego jeszcze nie było na polskim rynku, jak najbardziej grę Flick'em Up polecam. Naprawdę przezabawna, przesympatyczna, naprawdę jedna z takich ciekawszych gier zręcznościowych na rynku. No i grę możemy grać aż w 10 osób. Oczywiście kiedy gramy w te 10 osób, niestety musimy się liczyć z tym, że czas gry będzie wydłużony. No i te przesiadanie się, roszady, chodzenie po stole może troszeczkę stworzyć kłopotów. Myślę, że tak najlepiej grać w tą grę 4 osoby, max w 6, wtedy naprawdę jest super. Jak dla nas gra naprawdę warta świeczki, od nas zostaje ósemeczka z plusikiem, naprawdę fajny tytuł, przyjrzyjcie się jemu, zagrajcie gdzieś, bo naprawdę warto. Na dzisiaj to wszystko, zapraszam Was na kolejny odcinek, hej!